Hejka, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Księga Przygód. Tak, dawno się nie widzieliśmy. To w sumie powtarza się co każdy odcinek i niestety trzeba się z tym pogodzić, dlatego że ten projekt jest cholernie wielki, jak już to cholernie dużo razy mówiłem. I tak, teraz postanowiłem, że jednak zanim w ogóle będę robił jakieś prace nad tym, nad tym projektem, najpierw będzie trzeba coś zrobić, żeby to było bardziej przyjemne niż takie, że tylko podchodzę do tego, mówię, dzisiaj trzeba zrobić troszkę tego projektu i takie. Wiecie, czemu tak jest? To dlatego, że przez większość czasu raczej niż budować, niż rozwijać tą kreatywność, ja najbardziej muszę zbierać kamień. To mi się nie podoba, to mi się bardzo nie podoba i nie zrobię creative'a, nie zrobię z tego serii cholera, nie ten kill-off, spierdzielaj. Nie zrobię serii kreatywnej, tylko będzie trzeba coś zrobić, żeby te zbieranie kamienia było o wiele łatwiejsze. I przez to, o, widzieliście to właśnie, z 5 klocków jednocześnie wypadł mi tylko jeden emerald. No cóż. Oj, 28 diamentów, jak to fajnie. I wiecie co, i będzie trzeba dzisiaj zabić Withera, albo przynajmniej chociaż troszkę bardziej w tym kierunku pójść. Prawie stack emeraldów, kurde. Od kiedy ja mam tak dużo materiałów? Weźmiemy sobie parę diamentów, troszkę lapisu i ulepszymy sobie jeszcze parę mieczy, żeby zdobyć kolejne szczęście 3. Mógłbym użyć tego, ale to mi się nie podoba z tego powodu, że to ma knockback, to niestety przez to nasze wither szkielety będą cały czas spadać do lawy, czego nie chcemy. Co jeszcze do tego potrzebuję? Książki. Książki bym sobie wziął. Właściwie to potrzebowałbym jeszcze levela. O tym nie pomyślałem. Okej, więc może ja sobie pójdę spać troszkę na farmie leveli. Zobaczymy się za chwilę. Okej, magicznie pojawiły mi się levele. I wracając, pewnie teraz co najbardziej was interesuje, to postępy nad tym naszym wzgórzem. Powiem wam, że nie zrobiłem wcale tak mało postępu, bo o ile pamiętam od poprzedniego odcinka, to miałem tą część dotąd, to teraz chyba dokończyłem to w tę stronę. Nie wiem, w sumie nie pamiętam. Chyba ta ściana była w poprzednim odcinku, teraz jakoś tak do końca nie jestem pewien. Grzybek jest jak jest. Jedyne co tutaj w zasadzie powstało, to zrobiłem takie bardziej wypukłe tutaj, bardziej wypukłą tą część, żeby sprawdzić, jak to będzie wyglądać. Podobną rzecz zrobię w tym miejscu i no mniej więcej to samo będzie tu i tutaj. Tu jak widzicie, zacząłem już jedną wielką kolumnę, która będzie podtrzymywać. O, co to dziwnego się dzieje ze światłem. Jedną wielką kolumnę zrobiłem, która będzie podtrzymywać cały ten dirt. To oczywiście będzie pusty od środka, to tylko ma wyglądać. I parę takich kolumn myślę, że jeszcze sobie postawimy gdzieś w całym tym wzgórzu. No i dirta to w zasadzie jest tyle, ile było. No, niestety czeka mnie dość dużo budowania, ale już sporą część mam. I na razie nie wygląda to aż tak źle. Troszkę cienko to właśnie z tymi shaderami, bo wow, creeperek mnie zaskoczył. Troszkę cienko z tymi shaderami, bo nie wykrywają, że tak naprawdę jestem na powierzchni, chociaż w sumie to jest logiczne. Czemu tak się dzieje? Jest ciemno? Ale dobra, bez gadania. Pójdźmy sobie do góry, zenchantuję parę mieczy, spróbuję parę rzeczy zenchantować oj, idealnie na schody. I pójdziemy sobie do netheru troszkę pofarmić te withery.
W sumie powiem wam, że jeszcze nigdy nie walczyłem z Widerem na survivalu, to może być ciekawe przeżycie. Od kiedy właściwie Wither wyszedł, to walczyłem z nim tylko raz na Creative, tak jak pewnie większość z was. Nie, to nie to. Nie to mam robić. Ja chcę miecz i od razu sobie zenchantujemy. Unbreaking 3 jest tutaj. Tu jest Protection 4, czyli najpierw spróbujemy to. Tak. Decent, ale powiedzmy. Zobaczymy najpierw, co jest na książce. Efficiency 4, na to mógłbym się skusić, ale nie, jednak wolę miecz. Jeszcze jeden. Zrobić. Pyk. Okej. Co tu będzie? Unbreaking 3, dobra, niech już będzie. I Smite 4. Zobaczymy, co jeszcze na tej książce. Protection 3. Dobra, to jeszcze jeden miecz. Komu zaszkodzi? Diamentów mamy przecież dużo. Hiup i Unbreaking 3 po raz kolejny. Bane of Atropos, o Boże, to mi wyciekło znowu do tego. To był pierwszy miecz, jaki zenchantowałem właśnie na Księdze Przygód, może o ile pamiętacie. Jak zbudowałem tą całą chatkę, pierwsze co zenchantowałem, jakiś miecz na nagraniu i wyszło mi właśnie Bane of Atropos. To był mój pierwszy miecz. Właściwie to chyba dalej go gdzieś tam mam, ale nie wiem. Najgorszy miecz, jaki można chyba zdobyć. To jest Mora Stanów Wonogów i to jest dobre tylko i wyłącznie na pająki, które i tak są o wiele słabsze od innych mobów. O, to jest to. To jest to najgorszy miecz, jaki dostałem. Czyli jednak mam. O, będzie trzeba mu jakiś ołtarzyk zrobić. Dobra, widzimy się w Netherze. Wiecie co, może jeszcze zanim pójdę do Netheru. Ups. To mam tutaj miecz. Może niektórzy z was go kojarzą. Miecz nazywa się Szczęściarz, dlatego że ten miecz miał być tym mieczem. Czyli miał mieć po prostu Looting 3. ale niestety pomyliłem sobie miecze zmieliłem te, które nie trzeba. Zapłaciłem 20 leveli i dostałem właśnie ten miecz, który nazwałem Szczęściarz, i tak naprawdę nie miał szczęścia. Więc połączę go sobie z mieczem, który uzyskaliśmy dzisiaj, i nazwę go oczywiście Pechowiec. I z tym sobie pójdziemy na pójdę szkielety. O, cześć. To coś czuję, że będzie bolało. Jak trafię w Pigmana, to się zdenerwuję, a tym bardziej jak trafię w lawę. Nie powinienem to od tej strony. O cholera. Nie trafiłem w ogóle w górę. Kolego, przesuń się. Tak. Proszę, proszę. O cholera. O! Jest! Udało się. Ale jakbym trafił w jednego z pigmenów, to ja bym nie wiem, co zrobił. O, jeszcze jeden Wither Szkielet chociaż. Więc jesteśmy w Netherze. No nie, zrzuciłem go. A nie. Dobra, mamy go. I uciekamy. Jestem w tym Netherze. Pozabijałem troszkę Wither Szkieletów, ale nie dostałem jeszcze ani jednej głowy. Powiem wam, że dość dużo kości się z nich zdobywa. Jak ma się ten miecz na szczęście. Looting. To całkiem dużo kości z nich leci. I ja przy tym całym zbieraniu tych Wither Szkieletów będę wykorzystywał taką teorię, że na tych właśnie takich skrzyżowaniach, jak jest w tym przypadku, czyli że jest na zewnątrz i są takie, po prostu jest skrzyżowanie. Jest największy ten spawning, platforma spawnująca. Jak to policzyć? Gdzie ona jest? Już wam mówię. Odliczacie sobie środek takiego skrzyżowania. Liczycie sobie 9 kratek od tego, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i kwadrat właśnie o. Już chciałem powiedzieć średnicy, to nie jest średnica.
Dzień dobry, kolego. Trafię, nie trafię. Może teraz trafię. Nie. Teraz. No, kurde, pod jajami mu przeleciał. No, jest pięknie. Beautiful. Ciekawe, czy jakąś tą wyrzucił łzę. O, jest łza. Łzy są bardzo przydatne, bo można potki do regeneracji zrobić, które myślę, że się przydadzą. Hop, siup. Więc wracając, 9 kratek. O, tam kolejny. Idź stąd, synek, bo serio, nie chcę się z tą bawić. Połowa tego kwadratu to musi być 9 kratek, czyli w sumie 18. Jeszcze mnie tu otoczyli. Może prościej, pójdziemy sobie na drugą stronę, gdzie już taki kwadrat mam gotowy. Dzień dobry, do widzenia. O, i przy okazji mogę zrobić tego liderzki, ale to może coś wypadnie. Ajajaj, ale ja mam farta. Auć. Teraz już nie miałem. Może zanim z nim będę walczył, to sobie zjem. Okej. Cholera, złapał mnie znowu. Ajajajaj. Dobra, może niech podejdzie. Żeby nie spadł. Dobra, nie wypuścił żadnej głowy. Cholera. Ciężko tutaj z tymi blazami, na serio ciężko. Pójdziemy sobie w tą stronę. Tutaj już mam taką platformę spawnującą gotową. Jeden problem jest taki, że jak ostatnio tu byłem, to pigmeny chciałem je zaczasnąć. Ale chyba już się zdesponowały te, które były na mnie złe. You mad, bro? Huh? Okej, tutaj mam taką platformę. Środek był tu. W tym miejscu dobrze trafiłem, nie? O, jedną kratkę się pomyliłem. Więc 9 kratek sobie odliczacie. Robicie tutaj taką platformę z obojętnie jakiego bloku. No, myślę, że wszystkie działają oprócz półpłytek. I na tej platformie będą się spawnować wither szkielety. O ile się nic nie zmieniło, bo kiedyś tak przynajmniej było. W wersji 1.5, o ile pamiętam, to na pewno działało. Teraz nie do końca jestem pewien. Nie dam głowy uciąć, albo ręki. Nie dam sobie nic uciąć. No, ale ja sobie tutaj tę platformę tak porobię. Jak zdobędę parę głów, to mam nadzieję, że się do was odezwę. O, idę na Golasa przez tą barierę. O, cholera. O nie. O nie, to się zdarzyło ostatnim razem. Oj, jak ja tam teraz zejdę? Oj, nie fajnie. No, będzie ciężko. Cholera jasna. Coś czuję, że jak spadnę tędy, to padnę. O Jezu. Nie! O nie, jakby tam zejść. Moje itemki. Głupi szkielet, ja nie mogę. Tutaj właśnie budowałem. No fajnie. O. No dobra, runda druga. Lecimy na nich. Najpierw trzeba przejść przez wither szkielety, potem przez szkieleta, potem przez kolejny wither szkielet. Czemu tych wither szkieletów akurat jest teraz tutaj najwięcej? Akurat wtedy, kiedy... O, nie mam miecza... Na szczęście. Okej, przynajmniej teraz sobie wziąłem potki. Więc może przeżyję. Troszkę dłużej. I przy okazji mogę szybciej zejść. Super, o jest! Klatka pierwsza, są buty, ja nie mogę. Ale zarąbiście. Znaczy w sumie buty to nie są aż takie dobre, ale... Okej. Okay. Jest to, jest miecz, to jest najważniejsze. Z kill-offem to mogłem jeszcze przeżyć, ale na szczęście się uratował. No i coś mogło spłonąć w lawie. Ale nie wiem co. Nie wiem co to było. Uff. Dobra, najgorsze za nami. No, więc chyba ja wracam do tego, co robiłem przed chwilą.
które by było nawet lepsze. Myślę, że chyba to. Tak. Będzie lepsze. No, następne szkielety na pewno się przyda bardziej. Ile tu farcu? A dobra, wracam do budowania. Jest! Mam pierwszą głowę. Pierwsza i jeszcze dwie. Ale całkiem szybko to poszło. Tak myślę. Siedzę tutaj tylko półtorej godziny. W ogóle nic to nie trwało. O! Kolejna głowa. Już druga. I to minęło, nie wiem, dwie minuty od czasu, kiedy ostatnio dostałem. Będzie trzecia? Nie. Mam 5% szansy, że z tym mieczem dostanę głowę. Więc no, myślę, że jeszcze jakieś pół godzinki sobie tutaj posiedzę. I potem jedyne, co będzie trzeba, to zabić Widera. Jest! Trzy czaszki. Teraz wystarczy tylko bezpiecznie pójść sobie do domu. Uff. O Jezu! Spokój. Oj. Co mi we mnie szczela? Trzy czaszki. Nareszcie będę mógł pokonać Wither szkieleta. I nareszcie będę miał bacon na survivalu. Niemodowany, bo to, że zrobiliśmy to raz na mistrzach, to się nie liczy. Tam niestety było, znaczy no niestety, tam było to o wiele, wiele łatwiejsze do zdobycia niż tutaj. Sia. Nie zamierzam się z nim bić. No, więc trzy czaszki. Aha, widzimy się w domu. Dobra, już jestem przygotowany, mam parę podków, mam samego Widera. Więc wybrałem sobie to miejsce. Tam gdzieś w tamtą stronę jest mój dom. Być może poznajcie to miejsce. Czasami tu tędy przechodzę, żeby pójść na pustynię, pozbierać piasek. I w tym miejscu tutaj ostatnio wycinałem sobie drzewka. Więc no tak, z tym statuetce, nie wiem co to jest, będziemy spawnować tego Widera. Pyk. Od razu sobie wypiję jakieś potki. Night Vision raczej nie jest mi potrzebne, bo z początku chciałem zabijać tego Widera pod ziemią, ale powiedziałem, że to będzie zbyt łatwe. Dlatego nie. Weźmy sobie na siłę, na regenerację, tylko że szkoda, że one są takie krótkie. Wezmę najpierw na prędkość, zrespię Widera i dopiero wtedy wezmę całą resztę. Dobra. Tak. Napiję się. I lecimy. Pyk, pyk. Pyk. Ło cholera, już? Aha, on się dopiero musi na ten. Po czemu już? Nie mam strzału, o cholera. Nie mam strzału. Ale to zrąbałem. Do cholery, strzału nie mam. Aj, kuźwa. Jak ja go teraz ściągnę na dół? Nie ściągnę go. Nie ma bata. Ajajajaj. Nie. Tak nie może być. Zginąłem już i nie mam strzału. Spieprzyłem to całkowicie. Cholera jasna. O nie. O nie. Nie wziąłem ani jednej strzały. Kuźwa. Na szczęście mam zapasowe łuki. Z zbroją to już zupełnie co innego. Więc będę musiał tutaj zostawić konika i przyjść z nowym ekwipunkiem. Parę zapasowych podków tam też mam. Dobra. O, jeny, ale ja jestem
sfejlowałem to całkowicie i jeszcze dodatkowo nie wdałem sobie podka na regenerację. Na szczęście dodatkowe tutaj gdzieś mam. Tu, jeden. Cholera jasna. Ale spieprzyłem. Nie, dobra, bierzemy to. I gdzieś tutaj musiałbym mieć jeszcze klatkę piersiową. Okej, jesteśmy już blisko, to mogę chyba włączyć nagrywanie. Ale to chyba był najgorszy fail ze wszystkich. Zapomniałem podstawowych strzał. Kuźwa. Mam teraz łuk Power 4. Zobaczymy, czy da radę. Ło! Jeszcze tego by brakowało. Zwłaszcza, że nie mam kill-offu. Już widać tą polankę. Za chwilę powinien nam się pokazać Wither. Tak jest. Jest nasz koleżka. Weźmy sobie potyk na regenerację. Swiftness. Siłę. Ok. Teraz mogę do niego biec. Niestety potyk na regenerację nie wytrzyma długo. To jest ten problem. Tu gdzieś padłem. Chyba wszystkie moje itemki wybuchły. Cholera jasna. Chodź tu. Gnoju. Gdzie on ucieka? No ja... Nie mam jeszcze regeneracji. Już nie mam. Chodź tu, synek. Ale on jest strasznie pobugowany. Jeszcze mnie ten Wither efekt zabije. Tak, spadłem znowu. Idę go spróbować zabić po raz trzeci, ale to było na koniec w tym odcinku. Więc jeśli chcecie zobaczyć, jak to się potoczy dalej, zapraszam was do kolejnego odcinka, który mam nadzieję, że ukaże się już niedługo. Więc to było na tyle. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do oglądania innych moich filmów. Pozdrawiam, no i cześć.